Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, będę grał ze Stockfishem. Poziom numer 1, czyli poziom najsłabszy według tutaj oceny liczesowskiej. Jest to partia grana właśnie na liczesie. I spróbuję przetestować właśnie Stockfisha, jaki ten poziom generalnie jest. Aktualnie tutaj ocenia poziom pierwszy na ranking 800, więc myślę, że nie za wiele. No ale zobaczymy, jak sobie tutaj z tym Stockfishem poradzę. Będę grał kolorem białym, no i pokomentuję tą partię, zobaczymy, jak będzie wyglądała. Gramy na 10 minut. No zagramy D4 tutaj Stockfishowi. Odpowiedź D5. Ok, gambit hetmański nam się szykuje. I teraz tak, pionek wybił. No dobra, zagramy od razu E4, żeby spróbować zbić pionka. Zobaczymy, jak Stockfish sobie tutaj będzie to radził. Dobra, C6, czyli posunięcie chyba już nie najlepsze, bo daje mi możliwość od razu wybicia na C4. Posunięcie E6, czyli nie wyprowadza gońca. Znaczy, gońca nie mógł wyprowadzić za bardzo też, ale blokuje gońca. No dobra, tutaj myślę, że wyprowadzanie figur jest jak najbardziej ok. Wyprowadzamy, bronimy. I teraz zobaczymy, czy on zagra na przykład goniec B4. Zagrał goniec B4. Gramy goniec G5. Słuchajcie, no poziom 800 niby według oceny tutaj Lichesa, ale powiem wam, że czuję się, jakby to był poziom trochę wyższy niż 800. Bo jednak te ruchy wskazują, że nie jest tak źle tutaj ze strony Stockfisha. Może hetman E2. Hetman E2 obronimy pionka. Bo tutaj groziło wzięcie teraz piona skoczek D7 i szybka roszada, żeby mieć problemy wszystkie z głowy. No i teraz naturalnie spróbujemy wyprowadzić figury. Dobra, gramy teraz goniec D3 z planem E5, hetman E4, mat na H7. Oczywiście to takie łatwe nie jest, ale w ten sposób spróbujemy. No skoczek, no właśnie, to widzimy, że tutaj ten poziom pierwszy troszeczkę już się gubi, powiedzmy. Zagrajmy wieżę C1, wyprowadźmy najpierw każdą figurę. No tutaj nic nie grozi kompletnie. Gramy H3, mata H2 nie ma, więc widać, że poziom numer 1 troszeczkę wariuje, jakby to delikatnie ująć. Skoczek H6. No tak, tu mogę zbić, już mu pionki zepsuć. Tak zrobimy. Słuchajcie, tak zrobimy i od razu uderzymy w ruch. Oj! Panie Stockfish, no to ten poziom faktycznie, zobaczcie, nie jest najtrudniejszy. Nie odbił po prostu figury, dał mi figurę za darmo, więc tą figurkę zostawiamy. Ok, posunięcie H6. Zagrajmy sobie gońcem na H4, żeby tutaj na G3 się poruszyć. E5 to od razu związujemy tutaj Stockfisha. Przypuszczam, że on będzie chciał grać do mata, więc spróbujemy się pobawić. To teraz już figura więcej, pion więcej, więc na pewno partia jest wygrana. Co nie zmienia faktu, że chciałbym wyprowadzić każdą figurę, aby pamiętać, jaka jest ogólna zasada w szachach. Dobra, gramy tak, gramy goniec C4, tutaj spróbujemy coś uderzyć. No jest to przyjemne, jak już wiemy, że z programem mamy wygraną, aczkolwiek przypominam wszystkim, że to jest poziom dopiero numer 1. No gramy E6, on zbije, ja prawdopodobnie też. Ewentualnie on skoczek może jeszcze na B6 zagrać, tak zrobił. No to tutaj myślę, że no wszystko można zagrać, zbijemy. Zbijemy, on zbije tutaj, zbijemy hetmanem. Chociaż może jeszcze jaki wymyśli może jakiś jeszcze ciekawszy ruch. No właśnie, wymyślił ciekawszy ruch, goniec bije H3, czyli już tutaj maszyna się kompletnie gubi. No dobra, i lecimy skoczek na E5 z groźbą mata na G6. Jeżeli tutaj będzie bicie, to mamy mata na G6. No mata jeszcze nie ma. Gramy skoczek G6. W takim razie spokojnie zbierajmy może materiał, chociaż nie, no myślę, że spokojnie po prostu wybić. Nie będziemy kombinować za dużo. Materiał zebrany, dobra, tutaj wybicie, wybijemy to wieżyczką. Jakiś goniec E5 za chwilę spróbujemy zagrać, chociaż się nie da teraz. No to lecimy E5 pionkami do góry. I sprawa będzie myślę, że prosta. Ok, skoczek ruszył, to wybijamy. No pionek, prawda? Wieża. Spoko. Lecimy do góry, żeby tutaj już dać prawie mata. Te pionki są już bardzo zaawansowane. No to dobra, dajemy tutaj szacha. Dajemy tu szacha i mata przy okazji. Dobra, moi drodzy, teraz wskakujemy sobie szybciutko na poziom numer 2. Zobaczymy, jak poziom numer 2 sobie radzi. Również będę grał kolorem białym. To takie są partie testowe. Znowu gramy D4.
Tym razem poziom numer 2 gra D6. Poziom numer 2 ma ranking 1100, więc o 300 punktów więcej. Może zagramy ruch E4. Spróbujemy tutaj, bo on gra pirca. W ten sposób. No dobra, my gramy koń F3, nie chcemy wymieniać, chociaż można byłoby to zrobić, ale chcemy trzymać tutaj to centrum. Skoczek na C3. Jeżeli wybije, to skoczek wybija. Skoczek D7. Ok. No goniec C4, naturalna sprawa. Chcemy zrobić roszadę C3, dobre. A4, bardzo ważny ruch, żeby nie było ruchu B5 i ograniczamy przede wszystkim skrzydło. W którejś tam partii Tala to analizowałem. No, ten ruch to na pewno jest już podstawka pionka, więc tu chętnie to wybijam. Nie widzę tutaj jakiejś super możliwości. Dobra, tu mi przepycha, ale myślę, że tu mogę zbić, tu zbiję i tu zbiję z szachem. No to tak zrobimy. Czyli pojawił się tutaj, jak widzimy, już pionek więcej. Teraz chyba opcja jest jeszcze lepsza. Skoczek na G5 i na F7 od razu masakrujemy tutaj przeciwnika. Teraz pytanie, czy gońcem wybić, czy skoczkiem? Chyba skoczkiem wybijemy, są widełki i jest dobrze. Zbijamy po prostu materiał w tym momencie. Tutaj grozi, dobra. Dobra, tutaj grozi. A no to trzeba uważać, dobrze zagrał. To musimy zagrać w takim razie tutaj. To nie mogę wziąć wieży, bo groziło bicie na C3 i z atakiem na gońca przede wszystkim. Więc goniec D2 bezpiecznie. Taki ruch zagrałeś, mój drogi przyjacielu. To teraz mam opcję chyba tak z szachem i tutaj i wziąć tego gońca. Chociaż z drugiej strony może tu i tego gońca walnąć. Można też tak i tu spróbować. Wiele jest dobrych opcji. No myślę, że chociaż może zatroszczę się o swój rozwój. Chociaż dobra, zagramy tutaj z szachem i tego pionka myślę, że spróbujemy po prostu wziąć. No to tym bardziej teraz weźmiemy pionka na C6. I tu się osłabił punkcik, atakujemy hetmana, atakujemy gońca. Słabo taktycznie widać, Stockfish tutaj pograł. Bijemy za darmo figurkę, potem odbijamy tutaj, leci wieżyczka na A8. No tak, Stockfish gra do końca, jeszcze podstawia. No dobra, my bijemy tutaj, rzecz jasna. Zobaczcie, nawet roszady jeszcze nie zrobiłem. Już bicie na D4 powoduje, że tutaj jest blisko mata. Dobra, wszystko wybijamy, jak daje przeciwnik, to trzeba brać. Chociaż mogłem wieżę zbić, prawda? Ale myślę, że dużego znaczenia to nie ma, gdy... No, tu przeciwnik w ogóle nie chce odbijać mi figurek. Gramy w ten sposób. Znowu wiążemy tutaj wieżyczkę na królu. A, tutaj jak zbije jest mat na F2. A zobaczcie, jakie to było sprytne zagranie. No, to jedyna szansa tutaj Stockfisha, ale bym popełnił gafę. Teraz mogę odbić skoczka. No i wszystko tutaj już działa. Wieża bije. Wiecie co? No, ucieknę tutaj skoczkiem. Ucieknę, żeby już nie było niespodzianek. Kulturalna roszada i jest już po zawodach. Oczywiście to jeszcze troszeczkę pogramy, bo komputer będzie grał do samego mata. Goniec F4, żeby wymienić hetmany, atakując wieżę. Sprawa myślę, że prosta. Wymiana, wymiana. Ok. Wieżyczka ucieknie, wieża E1. Każda figura powinna grać w szachy. Tutaj bronimy. No, jest strasznie duża przewaga, oczywiście. No i próbujemy tutaj przeciwnika już męczyć. Myślę, że G4 i wieża nie będzie miała ucieczki. A, jeszcze lepiej. No, każdy by chciał grać tak partię, każdy by chciał tak szybko wygrywać, ale to jest, mówię, niski poziom jeszcze. Zobaczymy, co się będzie działo na następnych poziomach. I skoczek F3, jeżeli zbije, to mamy mata na D8. No tutaj już w ogóle jest macik, także... Okej, na razie mamy ze Stockfishem 2-0, graliśmy na pierwszym i drugim poziomie, zobaczymy, co się będzie działo dalej. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i zobaczymy, co się zdarzy w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, na razie, cześć!